Bohaterowie filmu rozmawiają w języku Nipmak, dialekcie języka algonkińskiego. Indianie Ameryki Północnej, Mayflower. Niewiele wiemy o najsłynniejszej uczcie w historii Ameryki. Nie znamy nawet jej daty. Najpewniej odbyła się późnym latem 1621 roku, niecały rok po tym, jak Wampanoagowie ujrzeli niewielką grupę obcych lądującą na ich wybrzeżu. Już pierwszej zimy spędzonej w Ameryce Północnej w wyniku chorób, głodu i zimna zmarła połowa przybyszy. Ale następnego lata przy pomocy Wampanoagów pielgrzymi zgromadzili zapasy umożliwiające przetrwanie osady. Chcieli więc podziękować Bogu za jego łaskawość. Kiedy zaczęło się dziękczynienie, do osady Plymouth przybyła grupa Wampanoagów z wodzem Massasoitem na czele. Nie wiedzieli, jak zostaną przyjęci. Pielgrzymi, w zależności od okoliczności, zbliżali się do Wampanoagów albo ich odpychali. Teraz jednak świętowali przetrwanie. Gdyby nie Indianie, groziłaby im śmierć głodowa. Tym razem przyjęto ich bardzo serdecznie. Chyba gubernator nie pozwoli im zostać. Massasoit i jego ludzie nie przybyli z pustymi rękami. Przynieśli 5 jeleni, mięso na 3-dniowe święto. Muszkieterzy, gotuj! Ognia! Wampanoagów i pielgrzymów więcej dzieliło niż łączyło. Ale obydwie grupy rozpaczliwie potrzebowały sojuszników. Pielgrzymi byli w nowym świecie osamotnieni. Od rodziny i przyjaciół oddzielał ich ocean. Osłabieni Wampanoagowie lękali się ataku innych indiańskich plemion. Dlatego w 1621 roku obie społeczności zawarły sojusz. Święto dziękczynienia w Plymouth było niezwykłym wydarzeniem. W późniejszym okresie nie zdarzyło się już nic podobnego. Święto symbolizuje przyjaźń, która jesienią 1621 roku łączyła obydwie grupy. Nie znam zbyt dobrze waszego języka. Cieszę się, że przybyliście. Zgłodniałem. W takim razie poczęstuj się. Spróbuj tego. Niesmaczne, a mnie smakuje. Anglicy przekonali się, że dzięki pomocy tubylczych Amerykanów przetrwają. To chyba jakaś gra. Przywódców połączyła osobista przyjaźń, ale nie tylko ich, zwykłych ludzi też. Winslow, zagraj. Graj. Winslow,
Słuchajcie. Hop, hop. Hop, hop. Dla ludzi, którzy w ślad za pielgrzymami przybyli do Nowego Świata, pierwsze święto dziękczynienia stało się częścią narodowej mitologii, pierwszym rozdziałem historii Ameryki. W oczach Wampanoagów i Massasoita było wstępem do przyszłych, tragicznych wydarzeń, zdrady i wojny. Taka interpretacja stawia na głowie podręcznikową historię Ameryki i mit o święcie dziękczynienia. To smutna i złowieszcza opowieść o okrucieństwie i rządzy władzy. Z jednej strony Massasoit czuł, że postąpił słusznie, ale z drugiej strony na pewno zastanawiał się, co by się stało, gdyby podjął inną decyzję. Mieszkali w wyjątkowej krainie na krańcu świata, gdzie zaczynał się dzień. Zwali się Wampanoagami, ludźmi świtu. Wyobraźmy sobie, że żyjemy na wschodzie, oglądamy wschody słońca. W odniesieniu do reszty świata jesteśmy ludźmi świtu, Wampanoagami. Słońce mijało ziemię Wampanoagów i wędrowało nad siedzibami setek ludzkich kultur ciągnących się od Atlantyku po Ocean Spokojny. Cały kontynent był zasiedlony przez ludy indiańskie. Tworzyły one cywilizacje, które rozkwitały, a niekiedy też upadały na długo przed przybyciem Europejczyków. W tym okresie tereny Doliny Ohio zamieszkiwali Shawneesi. Na południowym wschodzie żyli Cherokezi, od zachodnich brzegów Wielkich Jezior aż po wielkie równiny Siouxowie, a na południowych równinach i na południowym zachodzie Apache. W całej Ameryce Północnej istniały zróżnicowane kultury o bogatej historii. Włóż to do oka sieci. Zwiąż dobrze. Doskonale. Konfederacja Wampanoagów była jednym z mniejszych ludów Ameryki Północnej. Ludzie świtu mieszkali nad oceanem. Na północ od nich żyli Massachusettowie. Na zachodzie znajdowało się plemię Nipmuków, a w głębi lądu Moheganowie, Pekoci i Narragansettowie. Wyobraźmy sobie tę sieć kultur. Każde plemię miało własny, ale zrozumiały wzajemnie dialekt języka algonkińskiego. Ich członkowie brali żony z innych plemion, handlowali ze sobą, dzielili się surowcami. Była to wielka wspólnota połączona różnymi więzami. Plemiona miały własne cele, problemy, wojny i stosunki handlowe. Prowadziły bardzo bogate życie polityczne. Czasami żyli w pokoju, a czasami nie. Konflikty rozwiązywali zarówno przez wojnę, jak i negocjacje. W naszej tradycji mamy okresy, kiedy wybaczamy wzajemne urazy. Odbywają się wtedy uroczystości, takie jak Święto Zielonej Kukurydzy, obchodzone podczas żniw. Należy wówczas wybaczyć wszystkie urazy żywione do innych ludzi, a następnie zaprosić ich na wspólną ceremonię, podczas której śpiewa się wspólne pieśni i tańczy wspólne tańce. Kontynuujemy te tradycje, bo wierzymy, że wszystko, co mamy, jest darem od Stwórcy.
Stosunki sześciu głównych plemion opierały się na równowadze sił. Słabsze płaciły daninę silniejszym. Wampanoagowie mieli dość wojowników, by obronić się przed Narragansettami, a dostatek żyznych ziem łagodził napięcia. Dzieci, chodźcie tu! W zatokach łowiono skorupiaki. Rzeki nawadniały pola, na których uprawiano kukurydzę, fasole i kabaczki. Lasy pełne były zwierzyny łownej, a mięso i futra pomagały przetrwać zimę. W 1615 roku w krainie tej żyły dziesiątki tysięcy ludzi. Odkrywcy badający te okolice pisali, że tubylcy z Nowej Anglii tworzyli bardzo ludne wioski. Champlain, żeglarz w służbie króla Francji, zrezygnował z kolonizacji tych ziem właśnie ze względu na zbyt liczną ludność tubylczą. Od 100 lat obce okręty przepływały wzdłuż wybrzeża Wampanoagów. Europejscy odkrywcy i rybacy czasami schodzili na brzeg, ale nie utrzymywali kontaktów z Indianami. Nadpływają obcy. Może nas ominą. Nie sądzę. Obcy porywali mężczyzn i kobiety, ale przez 100 lat od przybycia Kolumba do Ameryki Europejczycy nie osiedlili się na wybrzeżu Wampanoagów. W latach 1617-1619 w Nowej Anglii wybuchła epidemia. Nie wiemy, co to była za choroba. Przekazy znacznie się różnią. Być może jedna choroba następowała po drugiej. Zwykła epidemia atakuje kilka osób, później chorują inne, ale ci, którzy zachorowali jako pierwsi, wracają do zdrowia. W tym wypadku wszyscy zachorowali naraz. Indianie uważali choroby za ingerencję nieprzyjaznych duchów. Tubylcy mieli własnych medyków, zwanych powwows. Znali się oni na wypędzaniu duchów powodujących choroby, z którymi stykali się na co dzień. Tym razem powwows byli bezsilni. Często sami padali ofiarami epidemii. Świat rdzennych mieszkańców Nowej Anglii stanął na głowie. Czasami z całej wioski przeżywało dwoje ludzi. Te doświadczenia zmieniały ich na zawsze. Widzieli śmierć wszystkich, których znali. Potworną, niezwykle bolesną śmierć. Wielki duchu, proszę, przyjmij te ofiary. Atamnok. Populacja Indian została przetrzebiona, a ci, którzy ocaleli, byli głęboko zranieni i osłabieni przeżytą tragedią. Lud Wampanoagów dotknęła apokalipsa. Massasoit patrzył, jak 90% jego ludu umiera z niezrozumiałych przyczyn. Mikrobów, na które nie byli uodpornieni Indianie. Obce choroby przywlekli ze sobą europejscy żeglarze. Kiedy epidemia ustąpiła, Narragansettowie w znacznym stopniu oszczędzeni przez zarazę zaatakowali wioski Wampanoagów. Plemię pokładało nadzieję wyłącznie w swoim wodzu.
Po prawej burcie jest jakiś kanał. Sprawdzę. Nie popłyniemy dalej. Do wioseł. Nie żałujcie pleców. Wiosłować, chłopcy. W grudniu 1620 roku, po 66 dniach na morzu i 5 tygodniach spędzonych na półwyspie Cape Cod, załoga angielskiego okrętu Mayflower zwinęła żagle i wysłała na zalesione wybrzeże niewielką grupę zwiadowczą. Schować wiosła. Szykować żagle. Pielgrzymi ze względu na radykalne poglądy religijne musieli opuścić Anglię. Nie mieli dokąd wrócić, gdyby wyprawa się nie udała. Po zejściu na brzeg natknęli się na wioskę Patuxetów. Miles, to wioska. W XVI wieku plemię Patuxetów liczyło ponad 2000 ludzi. Epidemia z 1618 roku wyniszczyła je niemal zupełnie. To jakieś klejnoty. Anglicy znaleźli zrujnowane domy, zarośnięte pola uprawne i ludzkie kości rozwleczone przez zwierzęta. Uznali, że to Bóg zesłał zagładę na wioskę, przygotowując miejsce dla ludu wybranego. Chyba znaleźliśmy dom. Patuxetowie mieli dostęp do słodkiej wody, zatokę nadającą się na port i obronne wzgórze. Na nim pielgrzymi ustawili jedyne działo, a osadę nazwali New Plymouth. Ale mimo prowizorycznych fortyfikacji, Wampanoagowie, nawet osłabieni zarazą, w każdej chwili mogli pokonać obcych. Massasoit polecił jednak swoim wojownikom obserwować osadę. Pielgrzymi pisali, że widywali Indian, a nawet kiedy ich nie widzieli, myśleli, że Indianie kryją się za każdym krzakiem. Nasz lud zawsze miał się na baczności. To była część strategii przeżycia. Trzeba było obserwować innych, wiedzieć, gdzie przebywają i co planują. Indianie wiedzieli, że obcy przywieźli kobiety i dzieci. To różniło ich od Europejczyków, z którymi wcześniej się spotykali. Według tradycji Wampanoagów, jeśli ktoś ma agresywne zamiary, nie bierze ze sobą kobiet i dzieci. Ci ludzie przypłynęli z rodzinami, nie stanowili więc zagrożenia. Po drugie, byli bardzo chorzy i głodowali. A wam uciśnionym dać ulgę wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej potęgi w płomienistym ogniu, wymierzając karę tym, którzy Boga nie uznają i nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Dlatego modlimy się zawsze za was, aby Bóg uczynił was godnymi swego wezwania. Im dłużej Wampanoagowie patrzyli, tym słabsi wydawali się obcy. 102 osoby przeprawiły się przez Atlantyk. W połowie zimy w wyniku chorób i nędzy zmarło 15 osób. Przed nadejściem wiosny pielgrzymi pochowali już 45 swoich towarzyszy. Z 18 kobiet zmarło 13. Mimo to stało się jasne, że obcy się nie poddadzą. Sytuacja robiła się coraz bardziej napięta. Wielu wpływowych wodzów plemiennych, czyli Sachemów, twierdziło, że należy zaatakować pielgrzymów, zanim zapuszczą korzenie. Massasoit doradzał cierpliwość. Ostatecznie to jemu powierzono rozwiązanie problemu obcych. Wodzem całej konfederacji Wampanoagów został Sachem Pocanoketów,
jednego z plemion wchodzących w jej skład. Przyjął tytuł Massasoita. U ludów anglokińskich Massasoit to klasyczny wódz wioski, albo raczej wielkiej wioski. Człowiek cieszący się ogromnym szacunkiem pobratymców. Nie narzucał swojej woli siłą, tak jak europejscy monarchowie. Przewodził innym, dając przykład, a ludzie ufali jego doświadczeniu. Zimą Massasoit zastanawiał się, jaką strategię przyjąć w stosunku do przybyszy. Początkowo zamierzał rzucić na pielgrzymów klątwę i przyglądać się ich śmierci. Ale osłabieni Wampanoagowie potrzebowali przyjaciół. Massasoit płacił daninę Narragansettom. Wiedział jednak, że sąsiedzi są na tyle silni, by bez trudu opanować istniejące jeszcze wioski Wampanoagów. Wiedział też, że obcy pochodzili z bogatego i potężnego kraju. Zimą na przełomie 1620-21 roku Massasoit rozważał pewne możliwości zawarcia sojuszu. Pielgrzymi bowiem nie wydawali się groźni. Pod koniec pierwszej zimy w Nowym Świecie zmarła połowa z nich. Według Indian z wybrzeża Massasoit był zadowolony z tej sytuacji. Cieszył się z przybycia obcych. Chciał od nich dostać europejskie towary. Sądził, że zdoła ich kontrolować i będą wartościowym sojusznikiem dla jego ludu. O słońce, dostojny przodku, dziękuję ci za ten piękny dzień. Pomóż mi podjąć decyzje korzystne dla mojego ludu. To nie jest kraj ani dla ludzi, ani dla zwierząt. Wczesną wiosną 1621 roku Massasoit wysłał mały oddział do osady pielgrzymów. Wódz Wampanoagów z 60 ludźmi czekał na drugim brzegu pobliskiej rzeczki. Nie zgodził się wkroczyć do wioski, dopóki pielgrzymi nie przyślą zakładnika. Anglicy wybrali młodego człowieka, który miał niewiele do stracenia. Nazywał się Edward Winslow. Skończył 25 lat, a jego żona była umierająca. Winslow zgodził się zostać zakładnikiem i dostarczyć Massasoitowi zaproszenie na rozmowy od gubernatora Johna Carvera. Przybywam w imieniu króla Jakuba, który pozdrawia cię z miłością i pokojem. Król ma cię, panie, za przyjaciela i sprzymierzeńca. Zapraszam cię do naszej osady. Gubernator Carver pragnie z wami porozmawiać. Chcemy żyć z wami w pokoju, jako z naszymi najbliższymi sąsiadami. Proszę.
Do tłumaczenia rozmowy Massasoit wziął ze sobą Wampanoaga. Tisquantum, zwany też Squanto, w przeszłości został porwany i sprzedany w niewolę do Europy. Do Ameryki wrócił, znając angielski i europejskie zwyczaje. Mój król was wita. Wiemy, że mieliście poważne kłopoty. To był pierwszy z wielu traktatów, które w przyszłości miały regulować stosunki Angloamerykanów z ludami indiańskimi na całym kontynencie. Chcemy żyć z wami w pokoju. Obiecaj, że wasi ludzie nie będą krzywdzić naszych. Uten, Kakantam, Wana Kenia, Wana Tei Naspi Ninoa. Powiedz mu, że nic im nie grozi. Ustalmy zatem, że jeśli ktoś na was napadnie, przyjdziemy wam z pomocą, a wy to samo zrobicie dla nas. Obie strony miały powody do radości. Pielgrzymi zdobyli przyjaciół, którzy pomogli im oswoić nieprzyjazną krainę. Wampanoagowie zaś zyskali w kolonistach cennego sprzymierzeńca. Massasoit uznał traktat za wzajemne przymierze. Napisano, że jeśli dotrzyma umowy, król Jakub uzna go za przyjaciela i sojusznika. Dlatego Indianie mieli podstawy sądzić, że zawarli przymierze, a to było spotkanie między przyjaciółmi. Wkrótce po przypieczętowaniu umowy Massasoit stwierdził: jutro przyprowadzę moich ludzi i na drugim brzegu strumienia zasadzimy kukurydzę. To znaczyło, jesteśmy jednym ludem. Odtąd będziemy się wszystkim dzielić. W ciągu kolejnych miesięcy obydwie społeczności starały się umocnić sojusz. Massasoit oddał kolonistom wioskę Patuxetów wraz z ziemią i lasami, które do niej należały. W lipcu Edward Winslow wyprawił się do wioski Pocanoketów, w której mieszkał Massasoit. Podarował wodzowi miedziany łańcuch. Wampanoagowie zgodzili się handlować wyłącznie z Anglikami. Massasoit miał czerpać korzyści z pośrednictwa w handlu. Kilka tygodni później pielgrzymi zaprosili Wampanoagów na pierwsze amerykańskie święto dziękczynienia. Przyjaźń przypieczętowały jednak stosunki osobiste między przywódcami. W lutym 1623 roku do Plymouth przybył posłaniec z informacją o poważnej chorobie Massasoita. Winslow udał się do niego wraz z licznymi Algonkinami. Winslow zachował się tak jak inni Indianie. Kiedy choruje przyjaciel, wszyscy zbierają się u jego łoża. Winslow zrobił to, czego od niego oczekiwano. Massasoicie. To ty, Winslow? Tak. Do zobaczenia, przyjacielu. Do zobaczenia. Edward Winslow jest bardzo interesującym człowiekiem. Plymouth był drugim w hierarchii ważności, ale to jemu przypadło dbanie o kontakty z Massasoitem. Jedz.
Część plemion indiańskich miała dwóch wodzów. Jeden z nich, zwany wodzem wewnętrznym, zajmował się społecznością i pozostawał wraz ze swoim ludem. Drugi, zwany wodzem zewnętrznym, odpowiadał za sprawy zagraniczne i wojnę. Winslow zachowywał się jak wódz zewnętrzny. Ojcze Niebieski, miej opiekę nad swoim dzieckiem Massasoitem. Leki Winslowa nie pomogły Massasoitowi, ale wódz wyzdrowiał i kiedy odzyskał siły, Winslow jako przedstawiciel kolonii Plymouth był u jego boku. Nigdy nie zapomnę twojej życzliwości. Mimo rosnącego zaufania między Winslowem i Massasoitem, stosunki między pielgrzymami a Wampanoagami pozostawały napięte. Pielgrzymi byli zagorzałymi chrześcijanami, którzy w strachu przed grzechem uciekli z Europy. Ale zepsucie czaiło się wszędzie. Ona chyba nie chce tego jeść. Nawet Winslow, który uważał Wampanoagów i inne plemiona za godne zaufania oraz sprawiedliwe, wzbraniał się przed bliskimi kontaktami z Indianami. Na początku XVII wieku taka przezorność była uzasadniona. Z czasem obie społeczności coraz bardziej się od siebie uzależniały. Wymieniano dobra i idee, powstawały mieszane rodziny. Obie grupy kontaktowały się coraz częściej. Anglicy coraz częściej zachowywali się jak Indianie. Przyjmowali ich stroje, słowa i zwyczaje. Indianie zaś upodabniali się do Anglików. Uczyli się angielskiego, nosili angielskie stroje i budowali domy w angielskim stylu. Można pomyśleć, że wszyscy cieszyli się z wzajemnej wymiany i powstała zgodna, wielokulturowa społeczność. W rzeczywistości obie strony stawały się coraz bardziej nerwowe. Bali się zwłaszcza pielgrzymi. Indianie mieli przewagę liczebną i według wielu pielgrzymów byli zatwardziałymi grzesznikami. Wiedzieli też, że Massasoit jest za słaby, by ochronić ich przed każdym zagrożeniem. Dlatego wiosną 1623 roku, kiedy usłyszeli o planowanym ataku Indian z północy, Massachusettów, milicja pielgrzymów pod dowództwem Milesa Standisha przeprowadziła atak wyprzedzający. Do Plymouth przynieśli ostrzeżenie dla wszystkich, którzy chcieliby z nimi zadrzeć. Panowie, oto nasza zdobycz. Edward Winslow pisał: ta gwałtowna i niespodziewana egzekucja tak bardzo przeraziła Indian, że wielu z nich porzuciło swoje domy. Podczas ucieczki mogli zachorować, a nawet umrzeć. Mimo brutalnego ataku, Massasoit doradził swoim sachemom podtrzymywać dobre stosunki z kolonistami. Wampanoagowie nadal byli przyjaciółmi Anglików, a Anglicy nie zagrażali swoim przyjaciołom. Massasoit bardzo długo utrzymywał pokój. Działo się tak nie tylko ze względu na jego własne przekonania. Wódz w kulturze indiańskiej wyrażał wolę ludu. Indianie chcieli od Europejczyków określonych towarów: noży, siekier, rapierów i stalowych wierteł. Europejczycy dostarczali przydatne żelazne kociołki. Indianie zaś wcielili je do własnej kultury na własnych warunkach.
W amerykańskich kulturach tubylczych handel zbliżał do siebie obie strony na zasadzie wzajemności. Pojawił się więc problem, jak w ten system włączyć Anglików. Chicken wampum? Pojemy to! Pierś! Żyliśmy na wybrzeżu. Zbieraliśmy małże, z których gotowaliśmy zupy. Po zjedzeniu zawartości zachowywaliśmy muszle. Nie marnowaliśmy żadnych darów stwórcy. Z muszli natomiast wyrabialiśmy paciorki wampum. Wszystkie plemiona ceniły paciorki wampum. Miały one wartość duchową. Wykorzystywaliśmy je podczas ceremonii i do zawierania umów. Były swoistym aktem notarialnym. Po wymianie wampum umowa stawała się święta. Nieważne, czy było to małżeństwo, czy traktat między plemionami. Nie można było występować przeciwko stwórcy. Początkowo Europejczycy sądzili, że to rodzaj srebra lub złota, cenny przedmiot, którym wymieniali się Indianie. Dlatego przyjmowali wampum i mieli ją za tubylczą walutę. Europejscy kupcy, doskonale zaznajomieni z gospodarką pieniężną, zaczęli wymieniać towary za wampum, zmieniając tradycyjne indyjskie amulety w walutę. Nowy system ożywił handel. Angielscy kupcy poszukiwali zwłaszcza futer z Nowego Świata. W Londynie panowała moda na kapelusze z bobrzego futra. Wszyscy ucieszyli się, gdy do Plymouth przybyły statki wyładowane angielskimi towarami. Dzięki stalowym wiertłom tubylcy mogli szybciej wyrabiać wampum. Wampum łatwiej wytwarza się wiertłem stalowym niż kamiennym. Liczba koralików w obrocie rosła. Trafiały one również do plemion w głębi lądu, które dotąd miały do nich ograniczony dostęp, a którym nie brakowało pożądanych przez Europejczyków futer. Koloniści z Plymouth w handlu z innymi plemionami korzystali z pośrednictwa Massasoita. Stał się on ważną figurą w tej regionalnej wymianie futer, europejskich towarów i koralików wampum. Po włączeniu pielgrzymów w sieć wzajemnych powiązań, ryzykowne posunięcie Massasoita, czyli przyjaźń z obcymi, zaczęło przynosić korzyści. Kiedy myślał o poprzednim dziesięcioleciu, pewnie cieszył się ze swoich dokonań. Wampanogowie i inni Indianie z Nowej Anglii z nadzieją patrzyli w przyszłość. Wierzyli, że z obopólną korzyścią mogą ułożyć sobie życie z Anglikami. Wiosną 1630 roku do Ameryki przybyły kolejne okręty z Arabello na czele, przywożąc 1000 nowych emigrantów. O ile pielgrzymi uciekli z Europy, Purytanie chcieli zbudować w Ameryce nową, bardziej pobożną Anglię. Opuścili kraj z królewskim przywilejem zakładającym nową kolonię Massachusetts Bay oraz z poczuciem misji. Europejscy chrześcijanie uważali, że wiara daje im prawo do zajęcia ziemi, która nie należała do chrześcijan. Takie działanie miało oparcie w religii, jak i w polityce. Bóg przekazywał swoim wyznawcom szerzenie chrześcijaństwa i europejskiej cywilizacji. Nakładał na nich moralny obowiązek. Na pokładzie Arabelli gubernator John Winthrop przedstawił wizję wyprawy. Bóg obdarzył nas wielką chwałą. Będziemy bowiem niczym miasto na wzgórzu i cały świat będzie na nas patrzył. W
ciągu kolejnych 5 lat tysiące Purytanów przypłynęło do Massachusetts Bay, zakładając miasto za miastem. Drogę oczyszczała im nowa fala przywleczonej z Anglii ospy. Jeden z purytańskich historyków, jestem przekonany, że duchowny, następująco skomentował zagładę Massachusettów. Te szkodniki zginęły, żeby zboże lepiej rosło. Mówił tak o kobietach i dzieciach, bo wierzył w wyższość Europejczyków. Przybywali statkami jeden po drugim. Do Ameryki trafiało mnóstwo Anglików przekonanych, że mają prawo do tych ziem. Dla nich kolonie były pustymi krainami, które mogli zająć i korzystać z ich zasobów. Nie minęło pokolenie, a liczba Anglików otaczających Wampanoagów wzrosła z 300 osób do 20 tysięcy. Wynocha stąd! Wynocha! Szczególnie uciążliwe były zwierzęta, które Anglicy puszczali luzem. Świnie nie miały w tym środowisku naturalnych wrogów. Ogromna liczba świń pustoszyła pola Indian i wyjadała żywność zwierzętom, na które polowali. Ludność angielskich kolonii gwałtownie rosła. Domagano się zakładania nowych miast i farm. Anglicy pragnęli jednego – ziemi rdzennych Amerykanów. Dostęp do tzw. wolnej ziemi był źródłem nieustannych konfliktów z Indianami. Anglicy pochodzili ze społeczeństwa, w którym brakowało ziemi. Jej posiadanie było oznaką statusu i źródłem majątku. Dla Indian ziemia była ojczyzną. Zamieszkiwali ją od pokoleń. Z nią wiązała się ich tożsamość. Ziemią się nie handlowało. Przez pierwsze 20 lat istnienia kolonii Plymouth ustępstwa Massasoita wydawały się niegroźne. Anglicy jednak wysuwali coraz większe żądania, a pozycja wodza słabła. Wybicie większości bobrów doprowadziło do załamania relacji handlowych z Anglikami. Anglicy nie potrzebowali dłużej pośrednictwa Massasoita. Z czasem musiał oddawać swoim sojusznikom jedyne, co mu zostało – ziemię. Za ziemię wódz dostawał niewiele. Jedną działkę sprzedał za 10 sznurów koralików i płaszcz. Sam żądał siekier, podków, noży, żelaznych kotłów, skór łosi, muszkietów, bawełny i angielskich monet. Zdarzyło się kilka incydentów, które oburzyły Massasoita. Na przykład, kiedy zgodził się sprzedać osadnikom ziemię w Rhode Island i otrzymał zapłatę, uznał, że dostał za mało. Zwrócił więc ją nabywcom, ale oni nie chcieli jej przyjąć. Nie przyjęli zapłaty. Powiedzieli, nie możesz jej oddać. Umowa została zawarta. Teraz ta ziemia należy do nas. Anglicy budowali w Ameryce imperium, ścigając się z Francuzami, Hiszpanami, Szwedami i Holendrami. Very...
byli niezwykle ekspansywni i chcieli czerpać zysk ze swojej ekspansji. Wiedzieli, że rzeka Connecticut to ważny szlak handlowy. Holendrzy opanowali jej dolny bieg, a Anglicy chcieli zawładnąć środkowym. W latach 30. XVII wieku, dzięki napływowi osadników, Purytanie z Nowej Anglii stali się regionalną potęgą. Na zachodzie jednak natknęli się na inne konkurencyjne mocarstwo. Anglicy uznali, że największym zagrożeniem są dla nich Pekoci. Wiosną 1637 roku Massasoit otrzymał wiadomość, że koloniści z Massachusetts Bay i Plymouth zniszczyli Pekotów, najsilniejszą indiańską konfederację w regionie. Ku przerażeniu indiańskich sojuszników, Anglicy spalili też bezbronną wioskę, zabijając setki ludzi. Podczas wojny z Pekotami Indianie przekonali się o okrucieństwie Anglików. Nie mogli zrozumieć, dlaczego w niebronionym forcie zamordowano 700 osób, dzieci, kobiety i mężczyzn. Massasoit nie zapomniał o tej przestrodze. Nie zamocz ich. Przynieś więcej. Wkrótce po zagładzie Pekotów Massasoit udał się do Massachusetts Bay podarować gubernatorowi Winthropowi 16 bobrzych skór i odnowić przyjaźń z kolonistami. Miał nadzieję, że Anglicy uszanują dawne przymierze. Składając daninę, Massasoit chciał umocnić przyjaźń z kolonią Massachusetts. Nie tylko on martwił się o przyszłość. Winthrop zanotował w swoim dzienniku, że po wojnie z Pekotami wiele plemion przybyło do kolonii z oznakami przyjaźni. Chcieli stać się przyjaciółmi, partnerami lub poddanymi. Indianie byli przerażeni. Podczas wojny z Pekotami, niemal 20 lat po przybyciu pielgrzymów, urodził się drugi syn i dziedzic Massasoita. Znał tylko świat, w którym Anglicy i Wampanoagowie żyli obok siebie. Nawet jego imiona zdradzały człowieka dwóch kultur. Nazywał się Metacom Philip. Dorastał w latach 50. XVII wieku w świecie nieznanym przez jego przodków. Nosił angielskie koronki i wampum. Jako jeden z nielicznych Wampanoagów hodował świnie i przyjaźnił się zarówno z Indianami, jak i z Anglikami. Angielski podróżnik opisał go, jak spacerował ulicami Bostonu, nosząc paciorki wampum, pyszniąc się wpływami i bogactwem. Czuł się dobrze w świecie stworzonym przez Anglików i rdzennych Amerykanów. Dorastający Philip był świadomy rosnących obaw swojego ojca. Ziemie plemienia Massasoita skurczyły się do zatoki Narragansett. Jego lud osłabiały kolejne choroby. Edward Winslow zmarł, a nowi przywódcy Plymouth nie pamiętali czasów, kiedy potrzebowali pomocy Indian. Kiedy Anglicy przestali być otwarci na innych? Gdy zyskali niezależność. Zrozumieli, że już nie potrzebują Indian. W latach 50. podjęli próbę ich ochrzczenia. Stwierdzili, jeśli chcecie mieszkać obok nas, musicie stać się tacy jak my, bo nie zamierzamy tolerować innych. W 1651 roku purytański pastor John Eliot założył w Natick modlące się miasto. Tam i w innych podobnych osadach zamieszkali ochrzczeni Indianie.
Zapewniono im fizyczne bezpieczeństwo oraz życie wieczne, o ile będą przestrzegać surowych purytańskich zasad. Poprzez miasta modlących się Indian, Anglicy chcieli kontrolować tubylców. Narzucono im obce zasady. Musieli przyjąć angielskie zwyczaje i odrzucić wszystko, co indiańskie. Wszystkie święte tradycje przekazywane przez przodków od najdawniejszych czasów. Indianom kazano wzgardzić własnym ludem. Wampanoagowie uznali, że jeśli chcą przetrwać, muszą przynajmniej udawać asymilację. Muszą przyjąć chrześcijaństwo bez względu na wszystko. Inaczej wyginą. Żeby stać się pełnym członkiem Kościoła, trzeba doświadczyć nawrócenia. Kongregacja wysłuchuje relacji z tego aktu i decyduje, czy było wystarczające do zbawienia i czy człowiek sam wierzy w swoje zbawienie. Mamy niezwykłe dokumenty zwane łzami skruchy, czyli spisane świadectwa nawrócenia Indian z Natick, przedstawione przed Radą Pastorów. Usłyszałem, że mężczyzna noszący długie włosy powinien się wstydzić, a w kościele nie ma takiego zwyczaju. Myślałem najpierw, że nie kocham swoich długich włosów, ale było inaczej i ściąłem je z wielkim bólem. Modliłem się, by Bóg wybaczył mi ten grzech. Kiedy powiedzieli, że moim Bogiem był diabeł, rozgniewałem się, bo byłem dumny i lubiłem modlić się do wielu bogów. Chodziłem jednak do waszego domu, żeby poznać waszego Boga. Coraz bardziej pogardzałem sobą i myślałem, że Pan nie wybaczy moich grzechów. Wiem, że Bóg wciąż złości się na mnie przez moje liczne grzechy, dlatego uśmiercił troje moich dzieci. Lękam się Jego gniewu, bo wielce zgrzeszyłem. Boję się, że moje dzieci nie trafią do nieba. Angielscy misjonarze żądali od Indian znacznie więcej niż wyznania wiary w chrześcijańskiego Boga. Stosowali przemoc kulturową, która dzieliła wiele indiańskich wspólnot. Massasoit widział to i starał się ograniczyć działania misjonarzy, powstrzymać ich agresję. W ostatnich latach życia nie wpuszczał misjonarzy na resztki terytoriów Wampanoagów. Filip, widząc, jak Anglicy zagarniają kolejne ziemie i niszczą autorytet jego ojca, postanowił zawrzeć polityczne małżeństwo. Poślubił córkę wodza od początku sprzeciwiającego się sojuszowi z Anglikami. Massasoit pewnie zastanawiał się, jaki świat pozostawia swoim dzieciom. W decyzjach z ostatnich lat życia wodza widać rezygnację. Starał się powstrzymać zamach Anglików na ziemię Indian, kulturę, niezależność, licząc, że jakoś uda się zachować pokój. Wyobrażał sobie nową Anglię jako krainę pokoju. Massasoit zmarł na początku lat 60. XVII wieku, 40 lat po zawarciu pierwszego przymierza z pielgrzymami. Do głosu doszło wówczas nowe pokolenie twardogłowych przywódców angielskich, ludzi takich jak Josiah Winslow, syn Edwarda. Chciał on ostatecznie rozprawić się z Wampanoagami. Wodzem Wampanoagów został 24-letni Filip.
Spadła na niego wielka odpowiedzialność. Został wodzem w niebezpiecznych czasach, kiedy jego społeczność traciła wszystko, co miała. Załamywał się handel koralikami wampum oraz futrem. Anglicy zaś domagali się kolejnych terenów Algonkinów. Coraz więcej Indian przenosiło się do modlących się miast. Kończył się świat, który znał Filip. Filip pragnął utrzymać delikatną równowagę, zachowując przymierze z Anglikami oraz resztki niezależności Wampanoagów. Wypełniał warunki z traktatów zawartych przez ojca, ale tak jak ojciec, odmawiał przyjęcia chrześcijaństwa. Mówił, gdybym został modlącym się Sachemem, stałbym się słaby i biedny. Czasowo zakazał też sprzedaży ziemi. Anglicy nie zamierzali tolerować zachowania młodego wodza. Osadnicy na wiele sposobów zdobywali ziemię Indian. Czasami zwyczajnie je zajmowali, później próbując zalegalizować ten akt. Czasami zagarniali tereny, które uznali za puste i przez to dostępne dla wszystkich. Często zapomina się, że Anglicy wpędzali Indian w długi. Indianie nadal padali ofiarami chorób i zadłużali się na opiekę medyczną, którą zajmowali się angielscy opiekunowie. Anglicy wykorzystywali ją do zajęcia terenów tubylców. Kiedy długi się nawarstwiały, żądali spłacenia ich ziemią. W ten sposób przejęto ogromne terytoria indiańskie. Ludzie przez tysiąclecia mówili, to moja ziemia. Ona jest mną, a ja nią. Pochodziliśmy od niej. Ona nas karmiła, a to, co umarło, trafiało do ziemi. Jedliśmy to, co na niej wyrosło. W języku algonkińskim ziemia to achki, ale kiedy chce się powiedzieć moja ziemia, mówi się natachkim, czyli ja jestem ziemią, a ziemia jest mną. Ale 70 lat po przybyciu Europejczyków ludzie zaczęli pisać natachki. To bardzo smutne, bo słowa te znaczą już nie jestem częścią ziemi, a ziemi nie można oddzielić od człowieka. Tubylczy mieszkańcy tracili wpływ na własne życie. W latach 60. Filip został przyparty do ściany. Gdyby nie stawiał oporu, Wampanoagowie przestaliby istnieć. W 1671 roku pojawiły się pogłoski o wojnie przygotowywanej przez Filipa. Przywódcy kolonii Plymouth, wśród nich Josiah Winslow, wezwali Filipa, by odpowiedział osobiście na te zarzuty. Josiah Winslow w ogóle nie interesował się ludźmi, wśród których dorastał. Znał ich od dziecka i uznawał jedynie za zawadę. Szukał pretekstu, by rozpocząć wojnę z Indianami. W ostatnich latach zgromadziliście wielką ilość zapasów i amunicji, zamierzając zaatakować nas zarówno w Taunton, jak i w innych miejscach. Te zarzuty są fałszywe. W takim razie niech twoi ludzie wydadzą nam broń. Miał ograniczony wybór. Albo się rozbroić, albo przyznać przed Anglikami, że przygotowuje się do wojny. Mógł wybierać tylko między mniejszym i większym złem. Nie mamy wyboru. Oddajcie broń. Nie zrobiliśmy nic złego. Nic złego. Kusip mat, oni nawakos magesh. Kusip mat, skangash.
Filip musiał przyznać na piśmie, że zachował się nielojalnie w stosunku do Anglików i przyrzec wydanie całej broni zgromadzonej przez Wampanoagów. To wydarzenie było punktem zwrotnym. Stało się jasne, że Anglicy nie tylko chcą zagarnąć ziemię, zniszczyć gospodarkę i duchowość Indian, ale także zniewolić ich samych. Nie było mowy o równych prawach i sojuszu. Indianie we własnym kraju stali się obywatelami drugiej kategorii. Filip nie palił się do walki z Anglikami. Wojna pogrzebałaby historyczne przymierze jego ojca i zagroziła istnieniu plemienia. Było wówczas zaledwie 1000 Wampanoagów, z czego połowa w modlących się miastach. Filip miał niewielu wojowników, ale sprzymierzeńców znalazł w innych plemionach i w tajemnicy kupował muszkiety. W swym domu w Mount Hope, w otoczeniu angielskich przyjaciół, planował wojnę z kolonią Plymouth. Znalazł się w sytuacji bez wyjścia i jak wielu indiańskich wodzów z całego kontynentu, którzy stanęli przed podobnym wyborem, wahał się między pokojem a wojną. Mimo rosnącej presji szukał pośredniego wyjścia. He must have been weighing the options of peace and war. He must have been trying to balance conflicting pressures. Zdrada zmusiła Filipa do działania. W styczniu 1675 roku jego sekretarz ostrzegł gubernatora Winslowa o przygotowaniach wodza. Trzy tygodnie później sekretarz zginął, a Anglicy powiesili za zabójstwo trzech ludzi Filipa. Dla Indian zabójstwo Indianina przez Indianina w kraju Indian było sprawą wewnętrzną. Po tak bezczelnej ingerencji w niezależność plemienia, wojownicy oczekiwali od Filipa zdecydowanej reakcji. Angielscy osadnicy coraz częściej mówili o zbliżającej się wojnie. Latem zastępca gubernatora Rhode Island zaprosił Filipa na spotkanie, chcąc udzielić mu przyjacielskiej rady. Dziękuję, że przybyłeś, by porozmawiać z nami. Chcemy powstrzymać was przed błędem. Nie zrobiliśmy nic złego. Okazaliśmy Anglikom przyjaźń, której oni nam nawet nie odwzajemnili. Nie zrobiliśmy nic złego. Jeśli zaczniecie wojnę z Anglikami, poleje się krew. Przeciw wam wystąpią wszyscy Anglicy, bo wszyscy jesteśmy poddanymi jednego króla. Zaklinam cię, żebyś złożył broń, Filipie. Anglicy są dla ciebie zbyt silni. W takim razie powinni nas traktować tak, jak wtedy, kiedy to my byliśmy dla nich zbyt silni. Rozzłoszczeni wojownicy Filipa zignorowali ostrzeżenie Eastona, że wojna z Plymouth będzie oznaczała wojnę ze wszystkimi koloniami w Nowej Anglii. Kilka dni po tym spotkaniu Filip ostrzegł starego przyjaciela ze Swansea, aby opuścił te okolice. Kiedy wojownicy Wampanoagów stanęli do walki, Filip przekonał inne wzburzone plemiona, w tym dawnych rywali, Narragansettów, aby przyłączyli się do wojny z Anglikami. Konflikt ten Anglicy nazwali wojną króla Filipa. W Nowej Anglii wybuchła wielka wojna. Miała ogromny wpływ na mieszkańców tego kraju, zarówno białych, jak i Indian. Do zimy 1676 roku Europejczycy bali się opuszczać Boston. W pierwszych miesiącach wojny Indianie mieli zdecydowaną przewagę. Zniszczyli wiele miast, zabili wielu Anglików i zmusili ich do defensywy.
Wojna przeniosła się do Connecticut i Rhode Island. Sięgała aż po Nowy Jork. Kolejne plemiona występowały przeciw Anglikom. Koloniści opuszczali wioski i uciekali do większych miast. Niektórzy nawet wracali do Europy. Ludzie bali się, że zostaną zepchnięci do morza. Obraz Indian w oczach Anglików zupełnie się zmienił. Nawet tych, którzy przyjęli chrześcijaństwo i mieszkali w modlących się miastach. W najlepszym wypadku patrzono na nich jak na potencjalną piątą kolumnę. Ludzi, którzy w każdej chwili mogą zwrócić się przeciwko nim. Późną jesienią koloniści wygnali z modlących się miast setki ochrzczonych Indian, bez względu na wiek i płeć. Zmusili ich do wycieńczającego marszu nad Charles River. Zapakowali na łodzi i wysłali na Deer Island, wyspę pośrodku Zatoki Bostońskiej. Mroźne i wietrzne miejsce. Niemal 400 osób zginęło z głodu i mrozu. Anglicy nie dali im ani koców, ani żywności. Po prostu ich tam wywieźli. Wojna przybierała na sile. Zniszczono 25 angielskich miast. Zginęło ponad 2000 kolonistów. Ale zagrożenie wzmocniło opór Anglików. Na początku 1676 roku Filip przeczuwał nadchodzącą klęskę. Wtedy Mohawkowie, dawni sojusznicy Anglików, z zaskoczenia zaatakowali Wampanoagów, zabijając niemal 500 ludzi i przypieczętowując losy Konfederacji. Podczas wojny spalono większość indiańskich wiosek. 5000 Indian zginęło, a setki mężczyzn, kobiet i dzieci zwanych przez Winslowa zatwardziałymi złoczyńcami załadowano na statki i sprzedawano w niewolę do Europy i Indii Zachodnich. Plemiona z południa Nowej Anglii zostały zniszczone i na zawsze straciły możliwość decydowania o własnym losie. Latem 1676 roku Filip razem z żoną i dziećmi wrócił do swego domu w Mount Hope. Sprawa, o którą walczył, była przegrana. O słońce, dostojny przodku, dziękuję ci za ten piękny dzień. Pomóż mi podjąć decyzje korzystne dla mojego ludu. Trudno zrozumieć, dlaczego wrócił do Mount Hope, bo szukało go tam wielu angielskich żołnierzy. Zupełnie jakby celowo wchodził w pułapkę. Wracając do Mount Hope, poddawał się i szedł na śmierć. Filip nie był dumnym, bohaterskim wojownikiem, lecz smutną, wzruszającą postacią. Człowiekiem pełnym żalu. 12 sierpnia 1676 roku Anglicy razem z modlącym się Indianinem, Johnem Aldermanem, zaskoczyli Filipa i jego ludzi. Alderman zastrzelił Filipa. Następnie zwłoki wodza poćwiartowano. Prawą rękę otrzymał Alderman jako trofeum wojenne. Pozostałe członki wysłano do różnych angielskich kolonii. Było to ostrzeżenie dla innych Indian. Tak Anglicy traktują buntowników i zdrajców. W ich oczach bowiem Filip był zdrajcą, a w XVII wieku karą za zdradę było ćwiartowanie. Syn Massasoita zginął, ale kolonistom to nie wystarczało. Syn Filipa, 9-letni chłopiec, trafił do więzienia w Plymouth. Kiedy przywódcy angielscy zastanawiali się, czy sprzedać chłopca w niewolę, czy zamordować,
Purytanie dziękowali Bogu. Ostatniego dnia święta dziękczynienia do Plymouth przyniesiono głowę Filipa. Ku radości mieszkańców zatknięto ją na palu w samym środku miasta. Głowa Filipa tkwiła na palu przez 20 lat. Jego syn skończył życie w niewoli, a krwawe trofeum pełniło funkcję przestrogi dla wszystkich Indian oraz przypominało Anglikom, że Bóg im sprzyja. Nie wiadomo, czy dałoby się uniknąć tego konfliktu, albo czy wojna mogłaby się skończyć inaczej. W przeszłości jednak znajdziemy przynajmniej kilka okresów, kiedy biali i Indianie żyli w przyjaźni. Za kulisami. Uwaga, kręcimy. Pierwsze ujęcie. Akcja. W serii Indianie Ameryki Północnej chcieliśmy położyć nacisk na historię rdzennych mieszkańców kontynentu w dziejach Ameryki. Obecnie często jest spychana na margines. Kiedy przyjrzymy się jej bliżej, zrozumiemy, jak wielkie znaczenie ma ona dla całego narodu, jego początków, opowieści, które stworzyły Amerykę i tego, kim naprawdę byli amerykańscy bohaterowie. Akcja. Nie chcieliśmy kręcić encyklopedii historii rdzennych Amerykanów. Szukaliśmy wyrazistych opowieści o silnych charakterach. Współpracowaliśmy z indiańskimi historykami i konsultantami. Zastanawialiśmy się nad tym, jakie historie wybrać i jak o nich powiedzieć. Chcieliśmy przedstawić obraz indiańskiej dyplomacji, duchowości i polityki. To wpłynęło na nasze wybory. W tym serialu przekonamy się, że nic nie jest proste ani czarno-białe. Kiedy ktoś mierzy się z trudnościami, jakie napotkali Indianie, nie może być pewny słuszności swoich decyzji. Wersja polska SDI Media Polska. Fragment z Pisma Świętego w przekładzie Biblii Tysiąclecia. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Jacek Sobieszczański.